tylko że długi, ale ja nie tak stąd. Nie tak, że chodziłem tak. Aha, mówisz, że przy tym, że w Sermonecie, tak? No. Tutaj w miasteczku jest szkoła, jest umysł. No, z góry wyglądało malutkie, tak się pan uważa. Czy nie było duże, ale bezpiecznie. Mówiłem, kurde, po co ja tutaj się, że tam miasto jeszcze podleciałem. Bez sensu, skoro przed miastem były duże pole na snajpa, nie wiem, bo ja to się pakuje w takie niepewne lądowisko. Ale jeszcze jakie ma zajebiste zdjęcia. Chcę zrobić zdjęcia, ale jak zwykle, nie? Czy znowu na jebą wieście? Nie, bo na każdym było samo za bardzo. 4 kilometra na górze, w tej chwili, no. Lodówka w ogóle nie działała, a zmywarka miała coś nawciskane. Nie wiadomo, kto to zrobił, czyja jest wina, czy nasza, czy nie nasza. Ja myślę, że to jest wina tych, co jutro przyjadą. To dla mnie tego wina. A właśnie, a co? Faktycznie, jeśli chodzi o zmywarkę, to widziałem, że ona tam dzisiaj rzucała flakami. No i plasterek boczku. Co go podpierdolę? I sprawdzałem teraz, nie ma tego plasterka. Bardzo proszę, żeby uczciwy znalazł to od nas. Mówi się, że zapłać plus dwa. Przyjedziemy następną razą na podwodnie. Tak, zaczynamy od pora. Wycisz się. To my polatamy, a ty będziesz pił. Dziś też. Nie wiem, kto będzie bardziej zadowolony. Ma dzisiaj po prostu trening stawiania glajta. Za karę. Bez użycia taśm. Za karę. Za karę. Bez użycia sterówek. Spóźnił się na śniadanie. Jest. Jest. Mi to jak nie wiesz. Wyszedł wyżej, nie? Szalancji sylweckie, wystawiono jedną nogę do przodu. Teraz się okazało, że musi noszenia szukać, nie? O, i proszę, spojrzeć. Nie no, tyle ludzi patrzy, to wiesz. Idą to w górę jeszcze. Ale napierdala. Że ma centrować duszenia. Jo, przed pole chyba jest lepsze, nie? Jo, ty ten kierunek już trzymaj, bo wtedy zdążysz sam raz na odlot.
bardzo dobrze. Bardzo dobrze się po tym puszcza punkt. Teraz ci jak zakładam uszy? Po co stworzył kurwa Pan Bóg babę? A po co chłopa? Nie, chłop pierwszy był. No. Dał ciebie kurwa nam. Aha. Babę. A dał zrobię nie lata. Kim się kurwa zadajesz, takim się staje. No. Tak pierdoli od rzeczy, jak go teraz słucham do mnie. Słuchajcie panowie, zawodowo jestem mechanikiem samochodowym. 15 lat pierdoliłem w tej komunie pierdolonej w PKS-ach. Nie pierdol, bo komuna była dobra rzecz. Nie, tylko mówię, od 14 lat już naprawiałem samochody osobowe. Co komuś do Volkswagena pisałem listy do firmy Volkswagena i przysyłali mi zawsze wszystkie. Bo jak ojciec był komunistą i mieli kapuchy w chuj, rozumiesz, i syn się bawił, tak, ulał. Co chodzi? To Volkswagen, wiesz jak komuniści robili kurwa dawniej, nie? I jak się skończył komunizm, to się skończyła i kapucha i spierdolił do głowy.